Radio Pryzmat. Operacja Styl. Dzień dobry, Agata Ciechanowska. Zapraszam na kolejną odsłonę audycji Operacji Styl, a w niej moim dzisiejszym gościem jest recenzentka książek, projektantka okładek i też alpakowa mama, czyli Amelia Karcewicz. Bardzo mi miło. Cześć Agato i witam wszystkich słuchaczy. Czy miałaś w planie od początku recenzować, czy tak to przyszło z czasem? Bo zastanawiałam się nad tą odpowiedzią i pomyślałam, że opowiem trochę grubszą historię. Historia mnie i Instagrama i naszej wspólnej relacji była taka, że gdy wszyscy zakładali Instagrama, to ja sobie postanowiłam, że tego nie zrobię, dopóki, uwaga, uwaga, nie schudnę. Tak, tak, właśnie tak to wyglądało. Ja w owym czasie miałam dość dużo zarzutów do swojej sylwetki i wymyśliłam sobie takie ala wyzwanie, że dopiero jak osiągnę tą swoją wymarzoną sylwetkę, to sobie założę Instagrama, bo on faktycznie opierał się głównie na zdjęciach. No i wiesz, no teraz jak patrzę na to z perspektywy, to to wygląda dla mnie trochę inaczej, bo dopiero teraz sobie zdaję sprawę, że z wyzwaniem to mogło mieć niewiele wspólnego, a na pewno wiele wspólnego z kompleksami i jakimś wizerunkiem kobiety, tego, jak ma wyglądać, co o sobie ma publikować. Wtedy tak naprawdę Instagram był chyba jeszcze mniej o treści, chociaż to też jest dyskusyjne. No w każdym razie miałam takie postanowienia, gdy założyłam Instagrama, to wcale nie było tak, że ja osiągnęłam tą sylwetkę swoich marzeń. Historia potoczyła się troszeczkę inaczej. To znaczy wypłynęła na wierzch sprawa, która miała, wiesz, więcej siły niż kompleksy, czyli książki. I książki to jest coś, co mi towarzyszyło od zawsze. A tak naprawdę jeszcze bardziej, no to też pisanie, czyli pisanie, pasja pisania książek i czytanie książek, czyli temat literatury sprawił, że ja jednak zmieniłam zdanie i założyłam Instagrama. Większość moich pierwszych zdjęć to są po pierwsze zdjęcia tylko książek, a po drugie bardzo długo pisałam go po angielsku, bo ja cały czas byłam taka bardzo skupiona na tym, żeby to całe działanie miał na celu, żeby mi to pomogło gdzieś tam w tym. I zresztą ja miałam takie wrażenie wtedy, że nie dużo było bookstagramów polskich, ale pewnie byłam w błędzie. Skąd czerpiesz inspirację i też kryterium dobierania książek? Dzięki temu bookstagramowi stałam się specjalistką od social mediów, więc ja tak naprawdę to ja trochę wiem, jak to powinno wyglądać. Druga kwestia jest taka, że łatwo jest powiedzieć klientowi sobie trudniej, a zrobić tym bardziej, ale ta motywacja bierze się właśnie z takiej zawodowej dyscypliny, że ja po prostu wiem. Wiem, gdzie dodawać, jak dodawać, po co dodawać i potem zresztą jak to się sprawdza na raportach, no to widać różnice w statystykach i to daje po oczach po prostu. I widać, czego Instagram od nas oczekuje. I o ile chce się rozwijać swoje konto, trzeba po prostu tym oczekiwaniom sprostać. Czyli być non-stop na Instagramie, non-stop pisać, non-stop dodawać i nieustannie siedzieć w aplikacji. To jak wychodzi w prawdziwym życiu, no to właśnie tak, o, tak wygląda. Czyli motywacja bierze się po prostu z wiedzy takiej już specjalistycznej, no że ja po prostu wiem, że trzeba dodawać. Czy chcesz bardziej zachęcić odbiorcę do przeczytania danej książki, którą wrzucasz i recenzowałaś? Czy bardziej chcesz wyrazić swoją opinię na ten temat? Czy to jest tak powiązane? Ja mam w ogóle taki problem, że ja się częściej zachwycam niż nie.
W związku z tym wiem, że moje recenzje raczej są takie, że no weźcie, przeczytajcie, to było fajne. No a wiem, że też są też na Bookstagramie takie osoby, które właśnie na przykład są bardziej krytyczne. Ja mam tak, że jeśli coś nie do końca mi się podoba, to jeśli nie muszę, to tego nie pokazuję, bo szkoda czasu, energii, papieru i no chyba, że coś mnie naprawdę oburzyło i uważam, że to powinno być powiedziane, to wtedy w taki sposób to przedstawię. Czasem, jeśli coś jest nie do końca dobra, na przykład muszę to opublikować, bo się zobowiązałam jakby wobec wydawnictwa, że udostępnię, no to wtedy też nie jestem jakaś bardzo sroga, bo zdaję sobie sprawę, zwłaszcza jeśli chodzi o polskich autorów, że oni już są na tym Instagramie. Ja po prostu nie mam serca, żeby pojechać po bandzie, po ich dziele, zdając sobie sprawę, że oni jednak wchodzą na te hasztagi i czytają ze sobie te opinie i no nie mam tak, że nie chcę, żeby im było przykro. Ja mogę napisać, że to nie jest książka dla mnie. To jest książka taka i taka. Albo najlepiej dla takich i takich osób. Albo dla fanów takiej i takiej literatury. Bo to nie znaczy, że ona jest zła. To, że książka jest niewymagająca dla tego czytelnika, to w ogóle nie świadczy o tym, kto... Nie świadczy o osobie, która ją lubi. Bo to jest jednak bardzo subiektywna opinia. Tak, ona mogła chcieć sobie zrobić odskocznie, tak jak my sobie czasem oglądamy te seriale na Netflixie, które nas odmóżdżają. To jest takie słowo. No i książki czasem też nas odmóżdżają i to nie jest nic złego. Czasem czyta się skomplikowane, trudne, głębokie, liryczne, a czasem inne. Więc no tak wyglądają generalnie, że raczej jestem, bardziej skora jestem do zachwytu i też nie wiem, jak to odbierane jest przez innych, bo to wygląda w taki sposób, że ja no jak dużo czytam i dużo mi się podoba, to obserwujący mnie odnoszą wrażenie, że ja ciągle coś fajnego polecam, więc też się tak staram wstrzymywać trochę i bardziej nakierować na coś, co było istotnego, żeby właśnie czytelnicy wiedzieli, czy mają teraz ochotę na tę książkę. O, w ten sposób. Teraz też są dosyć popularne audiobooki i nie wiem, czy ty też korzystasz, czy może też książkę w audiobooku zaliczyć do tak przeczytanych książek, jak przeczytaną na papierze, czy jednak jest to trochę łatwiejszy według ciebie schemat czytania? Na pewno jest tak, że audiobooki uratowały moje czytelnicze życie, że jednak przy takim natłoku projektów, pomysłów, pracy, tempa życia, na pewno nie czytałabym tyle książek, ile uznaję za przeczytane, no bo jednak ten audiobook ja uznaję po prostu za przeczytane. Czasami jest też tak, że jeśli mi się książka bardzo podoba i tak było też ostatnio w przypadku Kirkę, którą wreszcie przeczytałam, że gdy coś robiłam i miałam zajęte ręce, to słuchałam, a gdy miałam chwilę, to po prostu chwytałam książkę i czytałam książkę. I w ten sposób przeczytałam ją chyba w, nie wiem, 4 dni. Mogę taką fajną klamrę też zrobić, że mówiłam wcześniej o tym, że czytam dużo literatury amerykańskiej i teraz troszeczkę bardziej się na nią obraziłam. Przeprosiłam literaturę polską i moim odkryciem, ale to już tak ma z 2 lata, jest Joanna Bator, którą pokochałam i polecam. To też nie jest literatura pewnie dla wszystkich, natomiast uważam, że warto. No i tutaj też można, no teraz już jest trochę wybór. Tam na przykład Ciemno prawie noc miało literacką nagrodę Nike. Może warto, ale to też jest trochę brutalna powieść momentami, więc też tak ostrożnie. Ale być może Piaskowa Góra, chociaż ostatnio mojej drogiej przyjaciółce pożyczyłam i okazało się, że wcale nie jest taka łatwa, jak obiecywałam, a potem mi się przypomniało jeszcze o innym motywie, które tam występuje i też nie jest delikatny, więc to nie są też delikatne powieści, aczkolwiek Joannę Bator z głębi mojego serca polecam.